Cześć witam z wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Świerszcz. Przed nami kolejny odcinek z Areny. Heroes Page Areny. Przeciwnikiem jest, tak jak w poprzednim odcinku, Józef. No i cóż, no i dzisiaj widzę, że nastroje gry odnośnie tego kreowania, kim zagram, się nie zmieniły. I nadal 3 głosy na Akademię, więc może ja dzisiaj po prostu nie będę banował Akademii. Dajmy jej szansę. Nie zbanuję ani jednego staku Akademii. Banujemy najpierw Necro, bo... dlatego, że... No, dlaczego? Znaczy inaczej. Wy ten matchup, gdzie jest Necro po waszej zielonej stronie, byście chcieli. Jakby... O, byście na pewno chcieli. A ja z kolei jakoś tak teraz nie bardzo. Czy odwracana para względem poprzedniej gry jest dobra? Pewnie, że jest dobra. Ja nawet szczerze wolałbym to, bo to jest jeden... To jest szansa na to, żeby gra była tak szybka i ja lubię bardzo, więc banuję sobie to. No kurde, teraz, no i teraz obiecałem wam, że nie będę, no dobra, to zróbmy tak, co zbanuje Józef, to ja zbanuję to w takim razie, trudno, to ja zbanuję sobie odwracaną parę i zobaczymy. O nie, no dobra, to już 100% na Akademię, niech będzie. I co damy? Co damy? Co będzie? Na kogo Akademia? No zastanów się dobrze, czy chcesz zrobić wjazd, czy chcesz zrobić wjazd, czy chcesz zrobić wjazd. Dobra, mamy tak, mamy Akademię po raz kolejny. Czas się wdrażać w nową rzeczywistość i nie banowanie po prostu tej frakcji, żeby być lepszym graczem. Czemu nie? Marbas jest moim przeciwnikiem, więc rzucenie zaklęć będzie znacznie utrudnione. Od razu wbudowane dużo procent do odparcia zaklęć. Z kolei Narcyz jest specjalistą od magów, przepraszam, nie czarodziejów, no w sumie czarodziejów. I mają oni dodatnie statystyki co 2 poziomy bohatera, więc jego strzały są mocne. Jak go skontrować? Dezorientacją. Więc tak, dezorientacją go można skontrować. Mamy pierścień szybkości, co na Akademii jest dosyć zabawne w połączeniu z pierścieniem tmoczego oka, gdzie będę miał 16, tutaj jeszcze 8%, potem składowej inicjatywy dla strzelców, bardzo dobra, bardzo dobry ogólnie, bardzo dobry set dla takiego bohatera, który specjalizuje się w w magach, w czarodziejach, tak, bitewnych. Eksperckie oświecenie mamy generalnie tutaj wrzucone od razu, więc nie wiem co, no nie zaproponowała mi gra na razie żadnej takiej alternatywy, więc zobaczę co będę ogólnie, z czego będę korzystał. Z kolei tutaj mamy wolumen magii zniszczenia, ognisty język smoka plus 3 do ataku. Prędkość, no to raczej nie jest mi potrzebna, chyba żebym robił Combat Akademię, ale no szczerze nie chcę, znaczy bo wiem, że można zapolować sobie na Combat Akademię, zapolować na Combat Akademię, czyli na takie statystyki, które byśmy sobie tutaj chcieli, czyli atak, obrona, można próbować rolować, ale szczerze nie chcę, więc zrobimy sobie build opartą o magię, tylko jeszcze nie wiem o jaką. Wydaje mi się, że kurde, przydałaby się latka Stary Isusa. Właśnie, zaraz zobaczymy co jest w zamku. Tutaj z kolei można grać pod machiny bitewne, tarcze runiczne, ale no nie, za mało statystyk. To z kolei też można grać pod machiny bitewne. Wiedza, jest atak, jest siła czarów ze smoka, jest więcej siły czarów, jest atak i wiedza, tylko to raczej do przetopienia względem tego, że mam plus 6 wiedzy. Tu jest też wiedza, więc jakby ścieżka z machinami jak najbardziej mnie satysfakcjonuje. Sprawdźmy co jest tutaj w zamku, bo nie zapominajmy, że właśnie jest pierścień do pas żywiołaków, ale boję się tego, że przeciwnik będzie chciał strollować, żeby na odcinku było śmieszniej, zagra, jeżeli mu się trafi przywołańsko, to zagra tego kopiowanie żywiołaków, więc nie będziemy tego grać. Dobra. Tu z kolei jest ze smoka na golenniki i to jest fajne, dlatego że mam tam naszyjnik, a tu jest 20% do odporności. No dobra, te dwa artefakty mnie interesują, jeszcze nie wiem, który interesuje mnie bardziej. Zróbmy sobie teraz tak, okienko z tym. Dzień dobry. Okienko z tym i bierzemy sobie wizard, no i zróbmy tak. A, no tak, oparte o magię, a co mamy w gildii?
W gildii mamy odbicie pocisku, pięść gniewu, osłabienie starożytną strzałę. Błyskawica, wytrzymkę, wskrześ umarłych i wrażliwość. Wydaje mi się, że coraz. Że granie pod światło machiny byłoby fajne. Tylko, że potrzebowałoby wtedy. No, światło machiny jest ok. Oczyszczanie, widmowe zastępy, nad tego w sumie spoko. Teleportacja i regeneracja. Ok. Teleportacja, regeneracja. Dobra, zróbmy sobie takiego builda następującego. A zresztą, przecież ja mogę mieć to otwarte, jak u was klikam, to jest w ogóle spoko. Robimy sobie światło na ekspercie. Gramy na demony, to z diabła nie będziemy tam obniżać, ale odporność na ogień. Tak, bo mam dwa szperki z tego. Nie mam prawej mocy. Lipa. Jest mistrz łask za to, ale chyba nie jest mi potrzebny. Więc odpuszczę w ogóle tu branie tego. Demon pod światło wątpię w akademię raczej, żeby zagrał demona pod światło. Znamie czarodzieja jest mi potrzebne na regenerację. Magiczne zwierciadło, jakby chciał mi rzucać on z kolei zaklęcia. No, właściwie to wszystko jest mi potrzebne. Jakby to jest dla mnie. Ja nie, inaczej sobie nie wyobrażam tu grania. Nie potrzebuję aż tak bardzo spell powera. Jakby. To znaczy, tutaj da mi wiedzy dużo, nie? Z tego eksperckiego i spell powera, ale szczerze, czy ja tego potrzebuję? Chyba nie. Bardziej bym chciał te machiny dopiąć. To machiny i. Na co mam jeszcze dużo procent? 2%, 2%. Na szczęście mam 8%. Szczęście może być moim atakiem i chyba też spoko. O, na przykład to, i wtedy sobie statystyk więcej wezmę. Szczęście żołnierza. A kto tutaj nakłada efekty? Chyba nikt. No. Więc myślę, że build będzie strasznie kulawy, ale czemu nie? A nie, przepraszam. Tak, chcę. To na pewno. I teraz. No, szczęście na ekspercie. I tyle. Będę miał szczęście, będę miał machiny i będę miał światło. Światło spowoduje, że moje jednostki będą twarde, zresztą będą musiały sobie poradzić po prostu. I czyli rezygnuję ze wszystkiego, co mi tu dało. Muszę pamiętać o tym, że mam otwartego skill wheela u was. To znaczy, to mi też w sumie jest dla mnie ten skill wheel, bo ja go też widzę na podglądzie w OBS-ie, więc od razu mi łatwiej tam się kierować. Robimy tak, magiczne zwierciadło, tak. 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 I tak. Co mamy? No już prawie wszystko. Teraz brakuje tylko światła i szczęścia. Tak. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Super. Tak. 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 Dobrze. Zawsze mogłem w sumie ryzykować i iść na prawą stronę po ewentualne jakieś tam bonuski jeszcze. Tak. Bierzemy to. Kiedyś musi dać to szczęście, prawda? Nie, nie musi. Zróbmy tak. Skoro i tak nie potrzebuję. No, z artefaktów co by mnie urządzało? Pierścień pokrewieństwa maszyn. Byłby naprawdę spoko. Pierścień pokrewieństwa maszyn. Bo by boostował namiot. Logistyka. Zamiast szczęścia, logistyka? A co miałbym z logistyki? Pochód golemów. Morale ewentualnie. Sztuczna chwała, to tak. Dobra, zaraz sobie i tak chyba będę to gdzieś. Zobaczymy, co zrobimy później. Szczęście. Dobra, no to mamy wszystko. Ale nie mogę sobie teraz pozwolić na wzięcie szczęścia. Znaczy mogę, ale wymuszę to na mnie pójście środek. To jest mi potrzebne. To jest mi potrzebne. No jest mi potrzebne. I to jest mi potrzebne. Dobra, udało się. Udało się zrobić większość rzeczy. Teraz mam dobro. Tylko już sobie pójdę do podziemi, nie będę przeciwnika męczył. No bo tak, build mi się udał, nie? Ja już chowam go sobie. Ciach.
Build mi się udał generalnie. Z tego co mogłem, no to wziąłem wszystko. Poza to mi jakby. No bo teraz jest tak, mogę pójść na takiego coin flipa trochę. No bo mam wszystko tutaj, co chciałem. Mam statystyki. Wygrałem! Dobra, mam statystyki takie, ale teraz tak, idziemy na tą ścieżkę. Bo i tak chcę na nią iść. Zobaczę, jak statystyki będą wyglądały po tym. I następnie. I następnie zaraz coś sobie tutaj. Tak, mam mocną balistę. Co prawda tylko dwustrzałową, ale mocną. Być może przeciwnik się zapomni i będę miał też jego balistę, gdzie będzie musiał zmarnować ruch na jej zabicie. Obrona, siła czarów. Wiedzy mi więcej nie potrzeba. Atak obrona jest mi potrzebna, żeby to wystać. Żeby to wystać, żeby się podnosić, ta regeneracja coś tam jeszcze ma zadziałać na dwóch stakach. Oczywiście po rzuceniu grupówek. Dobrze. I teraz tak, jeśli pójdę na prawą stronę, to mogę coin flipować. Jeżeli tu dostanę prawkę lub przyspieszenie, to jestem naprawdę usatysfakcjonowany. Natomiast. Jakie mogą być korzyści z pójścia na inne ścieżki? Korzyści z pójścia na inne ścieżki. Tutaj dopinam szczęście do maksa. Wtedy faktycznie szczęście staje się moim damage'em. Bo demon może brać minus 2 szczęście i ja wtedy tracę szansę na 50% boost do moich obrażeń. Natomiast tutaj może być tak, że będę miał pierścień pokrewieństwa maszyn na przykład. I w ogóle będzie to sztos, nie? I w ogóle będzie to naprawdę sztos. Pierścień pokrewieństwa maszyn zrekompensowałby mi wzięcie. Zrekompensowałby mi wzięcie potrójnego strzału balisty. Dobra, jaka jest szansa na to, że mam ten pierścień, kurde. No bo nie mam go tu i nie mam go tu. Nie wiem, co ma przeciwnik w tym momencie. Dobra. Dopinanie buildu. Podnieś to o 2 plus jeszcze coś dodatkowego i tyle. Tyle z tego korzyści. Tu coin flipowanie może mi totalnie nic nie dać. Idziemy na tą stronę. Tutaj to zawsze coś da. W tym momencie. Akurat w takim moim buildzie to zawsze coś da. No, nie to co chciałem. Nie to co chciałem, ale za to. To jest dobre. O, to jest dobre, na przykład. Tak. To są dwie dobre rzeczy. Bo tu plus 2 szczęścia, plus 2 morale. To mi wynagradzałoby sporo rzeczy. A to daje mi tylko strzały dla maga, który i tak ma boosta. Dla maga i też tutaj połowa armii jest, ma strzały, ale to znaczy strzela, tak? A to z kolei daje boosta dla całej armii. No dobra, to weźmy sobie to. I teraz tak. Tak to wygląda. 2, 3. Super. Czy ja będę chciał. Czy ja chcę ten kołczan, bo mnie stać. Nie, nie stać mnie na kołczan. No dobra, to jak mnie nie stać na kołczan, to przechodzę. Czy z pomysłowością kupię wszystko, co chcę, plus artefakt? Chyba nie, bo nie styknie mi na te nagolenniki albo na tą tarczę. Nagolenniki by mi dały dosyć sporo. Powinienem te rzeczy sprzedać. Nie iść po kolejnego boosta. Myślę, że to jest uzasadnione. I wtedy kupię sobie w zamku najwyżej dwie rzeczy, jak dobrze wyliczę. Będzie i tarcza, i nagolenniki. I wtedy będzie sztosik. 8000 ze sobą biorę. I przechodzimy dalej. Kurde.
Akademia wymaga dodatkowego po prostu zaangażowania myśleniowego. Więc wchodzimy tutaj. I na początek ja potrzebuję mieć całą ulepszoną armię. To z pewnością. Potem będę sobie dokupował. Potrzebuję mieć. Na demona granie jest problematyczne z tymi błyskawicami, bo wiadomo, no, ma się znamie, więc slipa. A to z kolei bije tam od siebie, nawet defa można dać. Raczej wolałbym Rakshasę tą. Poczekaj, ta Rakshasa zada dużo wielu jednostkom. A na demona to jest cenne, żeby nie dostać kontry od jednostki, od której się kontry dostać nie chce. Z kolei tutaj Jhin. Jhin i boosty lub debuffy. Raczej boosty. Jest szansa na prawą moc. I to jest to akurat fajne całkiem. Co prawda mógłbym obniżać też kołem fortuny szczęście demonom, ale chyba to nie jest potrzebne. Odporność na magię 75%. Magnetyzm. Nie sądzę, żeby grał na mnie destro. A ten z kolei zgarnie boosty wszystkie, a tamten nie. Teraz tak. Walenie kulką byłoby dobre, gdyby nie Marbas, więc no bierzemy sobie tego. Tutaj gość jest... aura wrażliwości na ogień, na zimno. Kurczę. Nie wiem. Wydaje mi się, że ten będzie lepszy. No i podnoszenie golemów, tak? Albo podnoszenie namiotu. Zdecydowanie ten mi jest potrzebny. To tak. No i tak, 37 koła mi zostało. Tytanów biorę i rakszacy biorę, bo to jest pod regenerację. Zostało 30 tysięcy. Biorę to. Statystyki są dobre. Statystyki są dobre. Inicjatywa jest. Jest dla czarodziejów inicjatywa też, więc dużo nie straciłem. 18 tysięcy zostało. Potrzebuję zaoszczędzić 11,5. Kupujemy. Żeby już teraz nie zrobić sobie krzywdy, naprawdę. Bo tu nie ma targowiska, no właśnie. Dżiny. To i to mi potrzebne. Czy ja kupię wszystko? Ten golem... No golem jest ogólnie... To mi jest potrzebne, bo to jest dodatkowe golemy jakby, nie? Kupić tarczę teraz, żeby już jaj nie było, bo mogę sobie krzywdę zrobić takim kupowaniem na pałę. Zostało 1700. Okej? Wszystkie kupiłem. Jeszcze zostało 400 golda. Pięknie. Pięknie. Także mamy to wszystko. Jest naprawdę w porządku. Rzucę grupówki, potem znamko i po znamku będę mógł już rzucać dużo czarów. 160 mady mi starczy. Statystyki są w porządku. Powinienem nie dostać... Boże, ale Jezu, Paweł zrobił tak dobry ten skrypt. Zapomniałem. Zapomniałem na śmierć o tych mini artefaktach. Dobra. Zostało 6 minut. Na szczęście szybko robiłem builda. Potrzebuję... Minus 2 do obrony za każdy cios, 9 do inicjatywy. Nie, to raczej proponuję zrobić tak. 32% do redukcji od czarów. I 9 do inii. To będzie tytan. Teraz tak. Inicjatywa moralce. Ma w sensie, ona ma się ruszać jak najwięcej. I jeszcze co? I to jeszcze w sumie. I nie być podatna na czary. Myk. Teraz robimy tak. Bez tego. Chociaż. Morale inicjatywa. I atak. Morale inicjatywa i atak. To w sumie. Tylko nie wiem co ja potem dla pozostałych jednostek będę miał. Ale morale inicjatywa i atak dla... Morale... Inicjatywa i atak. Tak, zdecydowanie dla Jhina. Bo przeskoczy prawie zmorę, jeżeli bez boostów będzie. I teraz tak. Na co mnie stać? O, nie. Inicjatywy już mnie nie stać. Prędkość. Prędkość i życie.
To oczywiście jest nasz Teno. 8 prędkości w razie, jakby trzeba było coś zastawić. To się przyda. Albo dolecieć do balisty na przykład. Atak. I rozbicie pancerza. Atak i szczęście. O. Atak i szczęście. O, to. Jak on będzie miał plus 5 szczęścia, to zdecydowanie super. No i co? Została rtęć. Pojedyncze rzeczy. Nic. No nic nie zrobię chyba, bo nie ma takiego połączenia. Dobra, trudno. Kto nie ma artów? Ten nie ma artów. I ten nie ma artów. Dobra, trudno, ale mam za to duże artefakty. Idziemy dalej. Także nie martwcie się, nie przejdziecie przez wrota, jeżeli nie zrobicie mini artefaktów, bo skrypt wam nie pozwoli. Paweł zadbał. A, omówienie buildu. 10, 10, 12, 16. Spoko, statystyki. Szczęścia jest 3, morali jest 2. Ekspercki rzemieślnik, eksperckie machiny, ekspercka magia światła, podstawowe szczęście i 3 tutaj wszystkie rasowe umiejki. Natomiast tutaj to wygląda w ten sposób. Liczymy, że coś tam będzie miał jednak ze sobą jakiś namiot albo balistę. No i co? I cia. Zobaczmy, co ma przeciwnik. Może tym razem się uda też wygrać. Może uda się wygrać. Manę, podbieranie pojedyncze many, niedobrze, nie podoba mi się. Zabieranie mi jednostek też mi się nie podoba. Natomiast pozostałe rzeczy są jak najbardziej zrozumiałe. No i okej. Jakby skakanie, on idzie pod wjazd, bo bierze tą zmorę z inicjatywą, żeby Ginny nie zostawił. Wchodzimy sobie tak i jazda. Czyli Marbas, ten Joseph de la Vega i armia demonów. I wziął wszystko, zajebiście. Jakby zajebiście, że wziął wszystko, bo ukradnę mu coś. 21, 10, ale to już nie jest, te statystyki już mi się bardzo nie podobają. Już mi się to bardzo, bardzo, bardzo nie podoba. Więc... Tak... Tytan. 8 prędkości to tylko... Nie, bo ja chcę nie dostać na początku. Wiesz, czekaj. No tak zrobimy. No i tak jest najlepsze ustawienie, ze względu na to, że jak będzie grał bramy, to będę dużo w stanie zrobić, nie? Coś takiego, o. I tu się skupiać i próbować go tu gdzieś klepać. Dobra, będzie to dobrze. A co tam? Może Gina nie zaatakuje. No nie mam defa, nie mam ataku, więc trzeba rzucać ten. Trzeba rzucać. A tu jest z kolei magia grana. No to okej, okay, ciekawe. Atak obrona na podstawce, eksperckie dowodzenie. Co tu jest grane? Jestem przed nim, więc się nie dowiem. Szczęście 0. Szczęście 3, szczęście 5. Czyli nie obniża szczęścia, okej. Okay. Jakby... Totalnie okej. Okay. Jeżeli podbiegnie tutaj... No nie, no będzie mnie złomował. Każde wejście będzie problematyczne. Jak wejdzie tu tym psem, to prawda bez szczęścia, ale morale będzie miał. Będzie problem. Jak rzucę dopiero ten... czyli dopiero po tym, jak on wejdzie tak naprawdę. Dopiero po tym, jak on wejdzie, to ja będę mógł rzucać sobie grupówki. No to bardzo mało... No źle, no po prostu. On sobie przegląda teraz, co ja mam, no nie? Bo raczej ma oświecenie. Musi mieć oświecenie, bo demon nie może mieć takich statystyk bez oświecenia. Więc dowodzenie 2%, oświecenie 2%. No to tak powiem wam, że grubo generalnie. Generalnie bardzo grubo. Wejdź tutaj. To znaczy, no i tak kontra będzie mocna. Ale szczęścia żołnierza nie ma. No. Kontra będzie i tak mocna. Mimo, że zostanie go tam z 20. Bo jednak podstawę obrony ma. A ja atak przebijam. To znaczy, no może nie do końca. O, 20 go zostało. Idealnie. Mógłbym na przykład... Dużo go bije.
wbrew pozorom. No, akurat to, co mógł darować. 3, 6, 14. Ta. Niestety, no. Chyba jednak nie ten. Nie dam sobie za bardzo rady. Nie wiem, czy dożyję, no bo tu zostanie mi bardzo mało tych magów. No, wejście tego gościa to jest problem, no. Co prawda, dosyć ciekawie, że pozwolił na to, żeby tutaj wskoczył ten skoczek. Przecież on zostanie zone-shotowany. Okej, okay, to jest jakby okej, okay, totalnie. Myślę, że to będzie optymalne. Tak. Dalej nie doskoczy. Będzie musiał tu wskoczyć, jeżeli będzie chciał. A jeżeli nie będzie chciał, to dostanie za 3 od main jednostki, więc przyznam szczerze, że popełnił błąd. Odlecz go z... Szczerze? Nie, no dobra, bez wygłupów. Dużo go uderzę. Oj, oj. Szczerze to ja nie wiem, czemu on to zrobił, ale zrobił źle. Muszę się ustawić w tej, tu, bo jak mi wejdzie, to jestem w tyłku. Namiot. Drugie 100. Regeneracja to raczej nie. Teleportacja? W sumie, kurde. Zabiłbym i byłby spokój, nie? Pół armii by leżało. A i tak dojdzie. Grupowa wytrzymałość. Tytana nie przejmie. A tytan strzeli. Ej, czekaj, czekaj. Wytrzymałość i bije w konia i diabła. A kij z tym sukkubusem, który nic nikomu... Tylko, czy on nie ma na przykład spowolnienia? Spowolnienie mi tutaj sporo zmienia. A jak wytrzymkę rzucę, to uniwersalnie zrobię. W sumie tak. W sumie wytrzymka jest bardzo uniwersalna. No, no rzuci slowa to lipę mam, nie? Bo przeskoczy mnie ten sukkub. I on... Okej. Okay. Ale i tak by w takim razie ten... I tak by w takim razie się uratował od tego. Nie ma problemu. Jakby... Nie ma problemu z tym, bo jestem bardzo uniwersalnie ustawiony. Więc po prostu... No... A! Nie dał rady. Okej. Okay. Ten. 3. Dobra, no mniej się odda, nie? I teraz jest szansa, że jak on w niego wleci, to dostanie. Znaczy, to jeżeli nie wleci w niego, no to źle zrobi. Ten. Wait? Jakby defa nie widzę potrzeby brania. Jak go wystraszy, to lipa, ale jak go nie wystraszy. To spoko w sumie. Ja mówię, ja tutaj tak się odsłoniłem tą balistę, ja to wiem, ale mi zależało na namiocie, bo namiot mi najbardziej tutaj robi robotę. To, że balista tam coś bije, no widzicie, no trzy zmory, no na przestrzeni całej gry to luz, ale... Nie wiem, czy on zauważył, że mu przejąłem namiot, nie?
Kurde, ciekawe, ciekawe. Czy ja dam radę? No way to. Okej. No to kontrę mam zabójczą. Jeszcze nie dał mi żadnego znamienia. Więc ja mu jeszcze za 3 uderzę, za 4 nawet. Też za, no za 3, to jest okej. Dobra. Odbicie pocisku jest bez sensu. Rzucamy sobie znamką. Znamko na coś, co żyje dłużej. O, w ten sposób. Czyli to przeżyje na pewno dłużej. Nie wiem, czy dam radę. Powinienem dać radę. No, jakby okej, no. Bywa. Nie wiedziałem, że to tak działa. Szczerze, nie wiedziałem. Nie miałem pojęcia. Wyszło śmiesznie, ale... Bez kontry. No co? No co? ale on też nie wiedział. To. Tutaj to. Bez kontrataku. Jeżeli będziesz chciał, to mnie wyteleportowywuj stąd, ale jakby... Szczerze, to dla niego to nie jest aż takie... dobre. Turm teleportu. Dobra, wyteleportował maga. Jakby okej. To ja się przejdę tam. On jest bez kontry, to damy jakoś sobie radę. Mogę zrobić na przykład taki myczek, bo ten ile będziesz miał jeszcze tur na nim? Nie dasz rady, dobra, to w porządku. No wiesz co, odczep się od mojego konia. Oczyszczenie na co? Na niego, a to nie ma sensu. 5 gniewu, 7, 32, no. Ta mana, to wiecie co, rzucę teraz jeszcze jedną rzecz, a potem to już tam... Robi mi to żadną różnicę. 3. Nie no, to jak już bijemy, to bijemy chyba diabła. Czekaj, a nie, nie zmniejszam obrażeń, bo to są obrażenia fizyczne. Jak są obrażenia fizyczne, to... No sporo całkiem, no. Podnosimy. To teraz... Ile ma ten jego namiot, tak by the way? Nie mogę sobie teraz sprawdzić. Ma norma... A, ma 100 tego. Ej, a wiecie co jakbym mógł zrobić? Aha, on będzie próbował go wystraszyć. No bo tak, bo jak go nie wystraszy, to jest GG. Ale go nie wystraszył. Znaczy GG, no ja go tu sprzątnę po prostu, no. ...24. Co on może zrobić? Nic nie może. Tutaj będzie straszliwe, w sensie straszliwa to będzie dla niego kontra. No może zacznijmy ściągać już ten, już jego. Czymś będę musiał to zrobić. A to najwięcej bije, nie? Bo w jedynki będę bił najwięcej. Teraz regenka. I porobimy go. Tylko teraz nie skrzanić, bo ja nie mam doświadczenia z tym znamieniem czarodzieja. Jest na Rakszasie, więc rzucam na Tytana, tak? I wtedy Rakszasa też dostaje. Zgadza się, dobra. Zgadza się. Na 4 tury, czyli okej, czyli nic tam mi nie ten... Ojojo, o! Dobra. Jeszcze prawie bez kontry. No jest ten GG w sumie, dzięki. No tak, no szkoda, że tego jakoś bardzo nie rozwinę, ale...
No nie będzie chyba dogrywania, no po prostu przeciwnik chyba chce się wycofać, to... To już mamy odpowiedź. Dobra, no to słuchajcie, wygrałem akademią, całkiem fajny build robiłem, ukradłem mu namiot, bo zapomniał statystyki, miał kosmiczne, ja z kolei nie, więc miałem 16 level, więc nic mu nie dała maska, zaraz wam pokażę, co on tam w ogóle miał. Ja miałem to, a on miał to. Miał zestaw smoka, miał jeszcze lodowy promień w razie potrzeby, żeby za darmo sobie tam rzucić później. No generalnie dałem radę, jestem mega z siebie zadowolony, że taki ciekawy jednocześnie, no... To znaczy przeciwnik zrobił błąd z tym sukkubem i to taki olbrzymi, bo jakby on ukradł mi Rakshasę, jakby mógł ją ukraść, to bym miał olbrzymi problem. Ale że on mi się ustawił trzema jednostkami pod strzał, tego. I jeszcze miałem ten szczęście, no na nim akurat miałem 5, a nie 3, ale no, że on mi się ustawił pod strzał, to było dla mnie idealna okazja. Z kolei, no nie wiem, możecie ten build ocenić, czy w ogóle to miało sens, ale no, wygrało z demonem, który miał olbrzymie statystyki i szturm teleportu, więc chyba w porządku. Dziękuję też wszystkim za obejrzenie odcinka, za aktywność, za to, że zostawiacie takie wspaniałe komentarze, za wszystko generalnie. Naprawdę jestem mega zadowolony z tego, że się zbieracie tutaj co te 2-3 dni, że oglądacie moje filmy, to jest mega dla mnie. Naprawdę mega. No i widzimy się w następnych odcinkach oczywiście. Trzymajcie się, cześć.